każdy na każdego patrzy podejrzliwie, wiadomo, no, to jest to takie niezbyt przyjemne. Świat się zatrzymał na nas jeszcze, tym bardziej szczególnie, że do zeszłego tygodnia funkcjonowaliśmy w obrębie dwóch krajów jak w jednym mieście. Służby celne troszkę powinni bardziej poważnie też do tej sprawy podejść. No i nie trzymać nas tutaj generalnie też po 10 czy tam, czy 20 godzin. Cieszyn, przejście graniczne. Od czeskiej strony dzieli nas most i kilkanaście metrów. Niestety nawet krótka wycieczka na drugą stronę wiąże się z koniecznością kwarantanny. Wyjątkiem są osoby z pozwoleniem na pracę. Bardzo mocno się konfrontujemy z ograniczeniami i też na poziomie funkcjonowania miasta teraz tak naprawdę czujemy, jak bardzo przez te ostatnie kilkanaście lat udało nam się zintegrować. Pandemia koronawirusa nie tylko przywróciła kontrole graniczne, ale i zmieniła życie mieszkańców przygranicznych miejscowości. Polski i czeski Cieszyn to w zasadzie jedno miasto. Polacy pracują w Czechach, Czesi pracują w Polsce. Mieszkańców Cieszyna zapytaliśmy o nastroje w ich drodze do pracy. No tak, nie wiadomo, kto kogo zarazi, no. A raczej dobre, no nie wiemy też jak to z pracą, nie wiadomo jak o zmiany, no bo wszystkie te automobilki niby się mają zatrzymać. Hyundai też już tam pracuje na 1/3 mocy. Dalej, bo ja pracuję w Hyundaiu, więc fabryka jeszcze idzie. Citroen zamknął fabrykę, BMW zamknął, Volkswagen zamknął. Aby dostać się do pracy w Czechach, trzeba przejść przez dwa checkpointy. Zarówno polskie, jak i czeskie służby mierzą temperaturę i sprawdzają pozwolenia na pracę. Ponadto Czesi wprowadzili bezwzględny obowiązek noszenia maseczek na terenie całego kraju. Pani, która wybrała się z psem na niedzielny spacer nad Olzę po drugiej stronie, no i po powrocie już usłyszała, że czekają dwutygodniowa kwarantanna. A dla nas to jest naturalne, to jest absolutnie normalna przestrzeń, tak jak wyjście do pubu, spotkanie się ze znajomymi, gdzie mamy ich po prostu po jednej i po drugiej stronie. Więc teraz mamy test tych naszych relacji w wersji zdalnej. Kontrole graniczne okazały się paraliżujące dla branży transportowej. Kierowcy musieli uzbroić się w cierpliwość i czekać nawet kilkanaście, kilkadziesiąt godzin na wjazd czy wyjazd z kraju. Normalnie kontrol sanitarna, temperaturę zmierzyli. I co tam, wypisywaliśmy też taką kartkę, skąd tam wyjechaliśmy i dokąd jedziemy. No i tyle na tym polega to. No w tej chwili już w mojej firmie tam paru kierowców odmówiło wyjazdów w ogóle, nawet na sam zachód, tam na Niemcy. Pandemia rujnuje biznes na całym świecie. Branża hotelarska w Polsce mocno odczuwa skutki koronawirusa. 90 do 100% rezerwacji już zostało odwołanych. Tego biznesu już nie ma, tak? To się działo, im więcej było informacji o koronawirusie, tym mniej przychodziło rezerwacji, tak? Im mniej przychodziło rezerwacji, równolegle tak samo wszyscy, cała branża podróżnicza, blogi podróżnicze, serwisy podróżnicze, tym mniej już zarabiały, to wszystko leciało. Jesteśmy w mieście granicznym, tu jest mała społeczność. Tu było, zawsze było czuć tymczasowość. Myśmy żyli transgranicznie. Myśmy im uwierzyli, że granice nie istnieją. My mamy życie, tak, połączone na dwóch brzegach. Pandemia pokazała, jak ważna jest solidarność międzyludzka. W Cieszynie mieszkańcy wywiesili baner "Tęsknię za tobą, Czechu", a i na odpowiedź sąsiadów za Olzy nie trzeba było długo czekać. Tęsknimy za wami, Czesi. W sumie możemy powiedzieć wspólnie, że za wszystkimi Czechami tęsknimy my jako Polacy z polskiej strony Olzy. Bartłomiej Bublewicz, Onet.